Wyładowania, burze, huragany. To znane z Ziemi gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Ich odpowiedniki znajdziemy jednak także na innych obiektach Układu Słonecznego. W tym programie pokażemy, w jaki sposób badania procesów zachodzących w ziemskiej atmosferze pozwalają zrozumieć także to, co dzieje się w kosmosie. Zapraszamy na Astronarium. Ze zjawiskami atmosferycznymi spotykamy się nie tylko na Ziemi. Potrafią być one jednak tak różne, jak różnorodne są atmosfery innych planet, a także niektórych księżyców w Układzie Słonecznym. Wenus jest nazywana siostrzaną planetą naszej własnej, ale pokrywa ją atmosfera zbudowana z trujących gazów, w której panuje ciśnienie tak wielkie jak w głębinach ziemskich oceanów. Na Marsie, dla odmiany, atmosfera jest właściwie szczątkowa. To cienka warstwa dwutlenku węgla o gęstości 100 razy mniejszej niż to, czym oddychamy na Ziemi. Z kolei gazowe planety olbrzymy, takie jak Jowisz czy Saturn, w ogóle nie mają stałej powierzchni. Ich atmosfery to kolejne warstwy coraz gęstszego gazu, sięgające aż do jądra planety. Tak. Ekstremalne różnice sprawiają, że i zjawiska, do których dochodzi w atmosferach innych planet, potrafią osiągać ekstremalne, z naszego punktu widzenia, proporcje. Ale by je zrozumieć, posługujemy się wiedzą zdobytą na Ziemi. Przekonajmy się zatem, co zjawiska atmosferyczne na naszej własnej planecie mogą nam powiedzieć o ich odpowiednikach w kosmosie. Aby zrozumieć, skąd biorą się gwałtowne zjawiska w atmosferach innych planet, naukowcy przyglądają się bacznie przejawom ekstremalnej pogody na Ziemi. Podstawowym narzędziem do jej badania są stacje meteorologiczne. Ta w Planetarium Śląskim działa od ponad 60 lat, dokonując pomiarów podstawowych parametrów związanych z pogodą. Takim podstawowym, najważniejszym czynnikiem jest oczywiście temperatura powietrza, którą mierzymy w specjalnej klatce meteorologicznej. Oczywiście, aby pomiar był bardzo precyzyjny, muszą być spełnione pewne warunki. Termometry muszą być zainstalowane na wysokości 2 metrów nad gruntem. Klatka oczywiście powoduje, że termometry znajdują się w cieniu. Drzwiczki klatki zawsze otwierają się na północ, przynajmniej na naszej półkuli północnej, po to, by w czasie odczytu nie padały na termometry promienie słoneczne. Dzięki temu zapewniamy cień. Oczywiście klatka chroni przed deszczem i jest przewiewna, by następował taki swobodny przepływ powietrza. W klatce meteorologicznej znajdują się również termometry ekstremalne, które rejestrują temperaturę maksymalną oraz minimalną w ciągu ostatniej doby. Oprócz temperatury powietrza wykonujemy również pomiary wilgotności względnej powietrza, czyli badamy stopień nasycenia powietrza parą wodną. Poza tym prowadzimy również pomiary elektroniczne, które możemy tutaj na naszym ekranie na bieżąco śledzić, obserwować i analizować wykresy z całego okresu obserwacyjnego. Na naszej stacji oczywiście badamy również ciśnienie atmosferyczne. Pomiary dokonujemy w budynku stacji, bo wiadomo, że na zewnątrz i w stacji to ciśnienie jest takie samo. Najlepszym przyrządem jest barometr rtęciowy, ale oprócz tego stosujemy również przyrząd samopiszący, czyli barograf, a także pomiary elektroniczne, które możemy również na monitorze śledzić na bieżąco. Raz na dobę dokonujemy pomiaru opadów, sumy opadów. Mierzymy wysokość opadu za poprzednią dobę hydrologiczną. Podajemy wartość opadu w milimetrach. Na stacji oczywiście badamy również wiatr, dwa jego parametry, mianowicie kierunek, a więc skąd wieje wiatr, no i średnią prędkość, którą podajemy w metrach na sekundę. Wiatromierz zainstalowany jest na słupie na wysokości 18 metrów, jest to wiatromierz ultradźwiękowy i na ekranie możemy obserwować poszczególne jego parametry
zarówno kierunek, jak i prędkość. Stopień zachmurzenia oceniamy po prostu za pomocą własnego wzroku. Obserwujemy stopień pokrycia nieba chmurami, podajemy w skali od 0 do 8. Oprócz stopnia zachmurzenia również oceniamy rodzaj chmury i jej gatunek. I wszystko wpisujemy w specjalnym dzienniczku klimatologicznym, a także wprowadzamy do bazy cyfrowej danych. Takie pomiary używane są między innymi do tworzenia prognoz pogody. Pozwalają jednak nie tylko przewidywać występowanie zjawisk atmosferycznych, ale także odtwarzać procesy prowadzące do pojawiania się najgwałtowniejszych z nich. Burza to najpowszechniejsze z ekstremalnych zjawisk pogodowych na Ziemi. W każdej minucie nasza planeta doświadcza ponad 2,5 tysiąca wyładowań atmosferycznych. Powstawanie piorunów w miniaturze pokazuje tak zwana cewka Tesli. Aby zrozumieć, skąd takie zjawiska biorą się w atmosferze, trzeba jednak zajrzeć do wnętrza chmur tworzących tak zwane komórki burzowe. Komórki burzowe, czyli chmury cumulonimbus, tworzą się w sprzyjających warunkach. Czyli musi powstać jakaś partia ogrzanego powietrza, która ma dodatnią wyporność i zaczyna unosić się ku górze. Zawarta w niej para wodna zaczyna kondensować, czyli tworzą się kropelki wody. Na skutek skraplania część tego ciepła zostaje oddana znowu do chmury. Chmura zyskuje ciepło, więc unosi się jeszcze wyżej. Potem te kropelki mogą zamarzać, jeżeli znajdzie się znowu w chłodniejszym powietrzu. Przy zamarzaniu znowu ciepło zostaje oddane do chmury, więc ona cały czas utrzymuje tą dodatnią wyporność i unosi się coraz szybciej. No i w ten sposób z chmury takiej pojedynczej, cumulusa, tworzy się kongestus, a potem wreszcie cumulonimbus. Na skutek tarcia o sąsiednie warstwy chmura się elektryzuje. No i wreszcie dochodzi do wyładowań. Wyładowanie to jest gwałtowny przepływ prądu pomiędzy dwoma obiektami, punktami o różnym potencjale elektrycznym. Co ciekawe, ścieżki rozchodzenia się piorunów okazały się powiązane z tak zwanym promieniowaniem kosmicznym. Pękami cząstek, jakie powstają, kiedy w atmosferę Ziemi uderzają rozpędzone cząstki elementarne z kosmosu. Większość wyładowań powstaje wewnątrz chmury. Natomiast część zmierza w kierunku Ziemi, ale co ciekawe, tylko jakieś 10% do tej Ziemi dociera. Większość wyładowań, które zmierzają w stronę Ziemi, to tak zwane prekursory. Czyli wyładowania, które poruszają się po torach, takich kanałach zjonizowanego powietrza, utworzonych przez wtórne promieniowanie kosmiczne. Cząstki wtórnego promieniowania jonizują powietrze, poruszają się od zderzenia do zderzenia, często rozkładają się na inne także cząstki i całe takie kaskady docierają do Ziemi, a wyładowania podążają ich śladami. W związku z tym bardzo często widzimy też, że wyładowania atmosferyczne są rozgałęzione, dokładnie tak, jak przebiegały cząstki wtórnego promieniowania kosmicznego. Większość prekursorów nie dociera do powierzchni Ziemi, ale kiedy już dotrze do powierzchni Ziemi, wtedy widzimy tą prawdziwą błyskawicę. Wówczas napięcie wyładowania sięga 100 MV, natomiast natężenie prądu w takim piorunie to około 50 kiloamperów. Jak się dobrze przeliczy, to się okazuje, że wcale nie jest to aż tak duża energia. Samo wyładowanie następuje w bardzo krótkim czasie, bo jest to niespełna 50 mikrosekund, więc mamy do czynienia z energią rzędu 150 kWh. Ile to jest? To jest tyle, że samochód elektryczny, gdybyśmy złapali taki piorun, mógłby przejechać na takim jednym piorunie od 800 do 1000 km. Wyładowania atmosferyczne to nie jedyna gwałtowna siła znana z ziemskiej atmosfery. Najbardziej niszczycielskie okazują się zjawiska związane z wiatrem. W swojej ekstremalnej formie przybierają postać trąb powietrznych oraz cyklonów. W Planetarium Śląskim można zobaczyć unikatową maszynę symulującą mechanizm powstawania tornada. Taka najbardziej charakterystyczna forma powstawania tornad to są tak zwane mezocyklony, czyli powstają przy chmurach cumulonimbus. Powstają w ten sposób, że zimne
suche powietrze spotyka się z wilgotnym, ciepłym powietrzem i nagle zachodzi dosyć duża zmiana ciśnienia, w wyniku czego te ciepłe powietrze wypychane jest do góry i powstają w tym momencie kumulonimbusy. Jak powstają te kumulonimbusy, one się robią coraz większe i coraz większe. Te powietrze ciepłe jest zasysane do góry, a na miejsce tego zimniejszego powietrza wchodzi kolejne, cieplejsze i to wszystko zaczyna się mieszać. I w tym momencie, jak powstaje taka duża różnica ciśnień, to powietrze zaczyna się wprowadzać w ruch, bo nie dość, że ciśnienie, które panuje na dole, jest niższe i powietrze cały czas się miesza w tym kumulonimbusie, to jest takie zjawisko jak prądy zstępujące. I nie dość, że te prądy idą do góry, to potem po pewnym momencie spadają. Jak spadają, to zaczyna się wprowadzać powietrze w taki wir. No i w tym momencie powstaje nam trąba powietrzna. To, co widzimy, czyli w postaci tego leja, to jest zaledwie 10% tego całego zjawiska, które się dzieje nad naszymi głowami. Natomiast huragany to są zjawiska, które nie tworzą się na lądach. Tylko do powstania huraganu musimy mieć siłę napędową w postaci bardzo ciepłej wody. Ta ciepła woda powoduje to, że ogrzewa nam powietrze i podobnie jak te kumulonimbusy, które później wiążą się z tym, że powstają nam tornada, tak samo tutaj, to ta ciepła woda podgrzewa nam powietrze, te ciepłe powietrze wędruje nam do góry, zimne powietrze wchodzi nam pod ten kumulonimbus i zaczyna tworzyć się dosyć duża chmura. Tylko że ta chmura jest cały czas napędzana paliwem napędowym w postaci właśnie tego gorącego oceanu. Huragany tworzą się na konkretnych szerokościach geograficznych. No nie ma możliwości, żeby huragan stworzył się u nas w naszych szerokościach geograficznych, tylko w mniej więcej w odległości 500 km od równika. Dlaczego nie na równiku? Jest to spowodowane siłą Coriolisa. Dokładnie na równiku no nie ma takiej możliwości, żeby te huragany się stworzyły, tylko musimy trochę oddalić się od naszego równika, żeby to powietrze mogło być napędzane siłą obrotową właśnie naszej kuli ziemskiej. Cyklony są to niże, ponieważ są to zjawiska właśnie związane z niżem atmosferycznym, natomiast antycyklony to wyże. Antycyklony są mniej niszczycielskie niż cyklony i jest ich o wiele, wiele mniej. Antycyklony nie występują tylko i wyłącznie na naszej kuli ziemskiej, ale też na innych planetach naszego Układu Słonecznego. Takim najbardziej znanym antycyklonem jest Wielka Czerwona Plama na Jowiszu, która jest obserwowana już od XVII wieku. Jest ona tak ogromna, że gdybyśmy chcieli ją porównać do wielkości Ziemi, to w średnicy tej plamy zmieściłyby się spokojnie trzy Ziemie, a w drugą stronę półtora Ziemi. Także jest to największy obserwowany antycyklon i to nie jest jedyny cyklon w naszym Układzie Słonecznym. Na innych planetach gazowych też takie występują. Źródłem wszystkich procesów pogodowych na naszej planecie jest energia dostarczana do atmosfery przez Słońce. Nasza gwiazda oddziałuje jednak także w jeszcze inny sposób. Co jakiś czas na powierzchni Słońca dochodzi do gwałtownych erupcji i rozbłysków. Powodują one wyrzucenie w przestrzeń kosmiczną ogromnej chmury naładowanych cząstek. Gdy docierają do Ziemi, wywołują tzw. burze geomagnetyczne. Ich efektem jest pojawianie się złóż polarnych, ale mogą mieć także dużo bardziej dotkliwe konsekwencje. Jak w pogodzie tutaj na Ziemi mówimy o ekstremalnych zjawiskach pogodowych, przychodzi nam na myśl od razu burza. Kiedy w pogodzie kosmicznej zdarza się takie ekstremalne zjawisko, również nazywamy je burzą, tyle że to jest burza słoneczna czy też burza geomagnetyczna. Zdarza się to w szczególności wtedy, kiedy taka chmura rozpędzonych cząstek słonecznych ma pole magnetyczne, takie wmrożone, ustawione odwrotnie niż pole magnetyczne naszej planety. Wtedy też tutaj przy Ziemi następuje inwersja pola magnetycznego i te wszystkie zjawiska związane ze strumieniem cząstek, z ich wpadaniem w naszą ziemską atmosferę są znacznie bardziej intensywne. Widzimy intensywniejsze zorze, widzimy zorze na mniejszych szerokościach geograficznych. Burze geomagnetyczne, mimo że wydaje się, że przebiegają gdzieś w kosmosie, jednak mają wpływ na naszą ziemską atmosferę, a także
przy silnych burzach te naładowane cząstki docierają aż do naszej powierzchni i mogą powodować nawet straty w naszej ziemskiej infrastrukturze. Pierwszym takim efektem w dzisiejszych czasach są utrudnienia komunikacyjne, w szczególności utrudnienia w komunikacji z satelitami GPS. Takie przelatujące cząsteczki naładowane w pobliżu długich przewodów elektrycznych potrafią wyindukować prąd elektryczny w takich przewodach i wtedy mamy za dużo prądu w sieci elektrycznej. Dzisiejsze transformatory są przed tym zabezpieczone i właściwie nie rejestruje się już takich spektakularnych wypaleń sieci elektrycznych. Wcześniej rejestrowano takie incydenty, słynne zjawisko Carringtona, wtedy też miała miejsce bardzo silna burza magnetyczna. Zorze polarne podobno były widoczne nawet w obszarach blisko równika, zaś część sieci takiej telegraficznej również uległa tam spaleniu, było widoczne iskrzenia w telegrafach, więc jest to dosyć niebezpieczne. Tym bardziej, że dzisiaj bardzo dużo danych gromadzimy na dyskach twardych, na dyskach magnetycznych, na dyskach półprzewodnikowych, które są bardzo czułe na uderzenia takich wysokoenergetycznych cząstek. Dlatego bardzo silna burza magnetyczna mogłaby uszkodzić właściwie sporą część urządzeń elektronicznych, które mamy na przykład w naszej kieszeni. Radą na to jest zamykanie ich wszystkich w klatkach Faradaya, czyli kiedy będzie ostrzeżenie przed taką burzą, to możemy zamknąć je w metalowej, uziemionej lodówce na przykład. Wydaje się może śmieszne, ale faktycznie takie metalowe, zamknięte klatki będą chroniły nasze urządzenia przed promieniowaniem kosmicznym, przed tymi naładowanymi cząsteczkami. Przykłady wszystkich tych zjawisk znajdziemy także poza Ziemią. W różnych miejscach przybierają one jednak różne formy, czasem niezwykle egzotyczne. I to nawet na planetach z pozoru bardzo podobnych do naszej własnej. Wenus często bywa nazywana bliźniaczką Ziemi, ale tak naprawdę podobna jest do niej tylko pod względem rozmiaru, no i składu wewnętrznego. Wenus ma bardzo, bardzo gęstą atmosferę, która składa się przede wszystkim z dwutlenku węgla, z azotu, no i w śladowych ilościach z innych pierwiastków, między innymi z dwutlenku siarki. Skład tej atmosfery w połączeniu z jej gęstością spowodował najsilniejszy efekt cieplarniany w całym Układzie Słonecznym. Na Ziemi też mamy efekt cieplarniany, bez niego tak właściwie nie byłoby życia na Ziemi, no bo temperatura przy powierzchni nie wynosiłaby plus 15, a minus 20 stopni Celsjusza, no i Ziemia byłaby pokryta lodem. Jednak na Wenus właśnie mamy tak dużo tych gazów cieplarnianych, że one pochłaniają całkowicie energię, którą Wenus otrzymuje od Słońca, że nie pozwalają odbić jej się w próżnię kosmiczną. No i w efekcie na Wenus panują ekstremalne temperatury w okolicach około 470 stopni Celsjusza. A ciśnienie tej atmosfery przy powierzchni to 93 bary, czyli 9,3 megapaskala. Na Ziemi takie ciśnienie panuje 900 metrów pod powierzchnią morza. Na Wenus udało się też zarejestrować wyładowania atmosferyczne. Zarejestrowały to na przykład sondy Venera. Nie do końca wiadomo, jak one powstają. Możliwe, że po prostu w chmurach, które są zbudowane przede wszystkim z kropelek, z takich kryształków zamrożonego dwutlenku siarki, tworzą się właśnie wyładowania, a może promieniowanie kosmiczne elektryzuje te cząstki, no i właśnie tworzą się takie wyładowania elektrostatyczne. Na Marsie mamy coś zupełnie innego niż w przypadku Wenus. Tam atmosfera jest bardzo, bardzo rozrzedzona. Mimo tego, że ma tak rozrzedzoną atmosferę, tam też wieją wiatry. Przede wszystkim Mars jest znany z burz pyłowych, które albo występują lokalnie, albo raz na pewien czas pokrywają właściwie całą planetę. Wtedy cały Mars jest właśnie, ma taki trochę ciemniejszy kolor, no bo ten pył, który jest niesiony wraz z wiatrami, pokrywa nam całą powierzchnię tej planety. Na Marsie mamy jeszcze takie ciekawe zjawisko, które się nazywa diabełkami pyłowymi. To są takie, można powiedzieć, struktury, które przypominają nasze
takie małe tornada. No one powstają najprawdopodobniej w wyniku różnicy temperatur i gdy tworzy się właśnie taki wir, to on pociąga ze sobą pył, no i tworzy nam się takie mini tornado. No niektóre sondy zarejestrowały właśnie takie diabełki pyłowe. Dużo bardziej ekstremalne zjawiska obserwujemy w atmosferach gazowych planet olbrzymów. Jowisz, Saturn, Uran i Neptun są niemal w całości zbudowane z gęstniejących wraz z głębokością warstw gazu. W ich wnętrzu obserwujemy całą paletę zjawisk, będących ekstremalnymi odpowiednikami procesów znanych z ziemskiej atmosfery. Na wszystkich gazowych olbrzymach obserwujemy zjawisko zorzy polarnej, no bo wszystkie te planety mają pole magnetyczne, mają magnetosfery, dzięki którym właśnie jest możliwe to zjawisko zórz polarnych. Na wszystkich tych planetach wieją bardzo silne wiatry. Szczególnie jest to widoczne w atmosferze Jowisza. Na Jowiszu też obserwuje się ładowania atmosferyczne i to, co jest ciekawe, jest zupełnie inaczej niż na Ziemi, bo na Ziemi te wyładowania koncentruje się w okolicy równika, a na Jowiszu one koncentruje się w okolicy biegunów. No i zaczęto się zastanawiać, czym to jest spowodowane. Okazało się, że po prostu Jowisz więcej tego ciepła emituje ze swojego wnętrza niż otrzymuje ze Słońca. No i tutaj, gdzie mamy równik na Jowiszu, tam te temperatury są mniej więcej wyrównane. No a w okolicy biegunów mamy największe różnice temperatur, które są sprzyjające, aby powstawały wyładowania elektrostatyczne. I to, co ciekawe, to te wyładowania elektrostatyczne właśnie nie są jakby z góry do dołu, tylko z dołu do góry. Ze zjawiskami atmosferycznymi w Układzie Słonecznym spotkamy się nie tylko na planetach. Misje sond kosmicznych pokazały, że procesy pogodowe zachodzą także na Tytanie, największym księżycu Saturna. W atmosferze Tytana formują się chmury i padają deszcze. Zamiast wody złożone są jednak z płynnego metanu. Tytan jest takim ciałem, na którym, podobnie jak na Ziemi, mamy obieg cieczy, ale w tym przypadku to nie jest woda, a węglowodory. Przede wszystkim obserwuje się tam ciekły metan i etan. My metan znamy z życia codziennego w formie gazu, no a tam właśnie występuje w formie ciekłej, bo już są tak niskie temperatury, że jest w stanie w takiej formie występować. Na Tytanie padają deszcze właśnie ciekłych węglowodorów, no i na skutek tego lądownik Huygens, który leciał z misją Cassini-Huygens, zarejestrował na powierzchni Tytana liczne zbiorniki cieczy. Tą cieczą właśnie nie jest woda, a ciekłe węglowodory. To niezwykłe, jak zdumiewające zjawiska atmosferyczne znajdziemy w samym tylko Układzie Słonecznym. Aż trudno sobie wyobrazić, co czeka nas na planetach pozasłonecznych, których atmosfery dopiero zaczynamy odkrywać i badać. Ale to już temat na kolejne astronarium. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.